Podstawowym problemem środowiskowym współczesnego świata jest zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. Polega ono na wprowadzeniu do powietrza substancji stałych, ciepłych czy gazowych, które negatywnie wpływają na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę, wody i gleby. Główne zanieczyszczenia, które przedostają się do powietrza atmosferycznego, można podzielić na pyły i gazy. Emisja pyłów do atmosfery spowodowana jest przede wszystkim przez przemysł energetyczny i wydobywczy. W chwili obecnej czołowe przedsiębiorstwa czynią ogromne starania w celu minimalizacji emisji. Jednakże pomimo podejmowanych zabiegów w dalszym ciągu występuje pewna uciążliwość. Na szczęście wraz z rozwojem przemysłu postępuje także rozwój technologii zapobiegających pyleniu. W tej dziedzinie skuteczną technologię kontroli pylenia opracowała polska firma Agata. Pojawiamy się z technologią Celluguard wszędzie tam, gdzie mamy problem z pylącymi cząstkami na różnego rodzaju składowiskach. Czy są to elektrociepłownie, elektrownie ze swoimi pylącymi popiołożużlami, czy są to kopalnie, które na składowiskach trzymają pylące cząstki urobków skalnych, jak i również odpady poflotacyjne. Technologia Celluguard chroni powietrze przed zjawiskiem wtórnego pylenia. Występuje ono, ilekroć wiatr porywa pyły ze składowiska odpadów poprzemysłowych i roznosi je na ogromnych obszarach terenu. Elektrownia Kozienice od początku swojej działalności realizuje liczne działania w celu ograniczenia swojego wpływu na środowisko. Dotyczy to również działań podejmowanych w celu ograniczenia wpływu na środowisko składowanych mieszanin popiołożużli. Poszukując najnowszych technologii i rozwiązań w tym zakresie, elektrownia nawiązała kontakt z firmą Agata. Jesteśmy elektrownią, jedną z największych w Polsce, właśnie opalaną węglem kamiennym. To są odpady paleniskowe ze spalania węgla kamiennego. Aby uchronić okoliczne miejscowości, a także pobliską faunę i florę przed potencjalnym pyleniem, przedsiębiorstwo zabezpiecza teren składowiska popiołu żużli, uniemożliwiając pylistym cząstkom przedostanie się do powietrza. Tu z pomocą przychodzi technologia Celluguard firmy Agata. Jak to działa? Na wskazany teren przyjeżdża pojazd z napędem 6x6 i zbiornikiem napełnionym turkusową substancją. Za pomocą węża pracownicy rozpylają substancję na powierzchni składowiska. Płynny dustergent wiąże małe cząsteczki pyłowe i zastyga, tworząc trwałą i elastyczną warstwę ochronną. Ta technologia pokrywania środkiem błonotwórczym metodą z lądu, bo my to tak nazywamy, jest dla nas bardzo dobra, bardzo korzystna. Technologia Celluguard powoduje ogromną oszczędność wody w stosunku do tradycyjnych metod ograniczenia wtórnego pylenia, dlatego że stosowana jest tylko i wyłącznie raz w ciągu roku. Natomiast w przypadku tradycyjnych metod zabezpieczania składowisk pylących, w tym wodą lub masą bitumiczną, takie aplikacje muszą być stosowane kilkakrotnie w ciągu roku, a w przypadku wody w zasadzie podczas dni słonecznych i wiecznych bezustannie. Co wyróżnia technologię Celluguard od tradycyjnych metod zabezpieczania przed wtórnym pyleniem? Jest to metoda czwartej generacji, która to pozwala w sposób, co ważne, elastyczny zabezpieczyć pylące składowisko. Nasza technologia pozwala na uzyskanie elastycznej błony na powierzchni składowiska, dzięki której taka ochrona, taka stabilizacja czy zabezpieczenie składowiska może trwać nawet i ponad rok. Celluguard ma różnorodne zastosowanie. Umożliwia m.in. kontrolę erozji wodnej i wietrznej, stabilizację plaż popiołowych, hałd, skarp i nasypów pylistych, powstrzymuje ekspansję różnego rodzaju zanieczyszczeń i odpadów, eliminuje emisję uciążliwych zapachów wydobywających się ze składowisk, pozwala na tworzenie technicznych powierzchni jezdnych, zmniejsza pylenie w kopalniach, użyźnia gleby i zabezpiecza składowiska odpadów komunalnych. Technologia Celluguard charakteryzuje się dużą troską o środowisko, gdyż bazuje tylko i wyłącznie na naturalnych surowcach. Na innowacyjnym rozwiązaniu firmy Agata korzysta tak klient, jak i środowisko naturalne.